Wesołe przygody bliźniaków Klary i Kuby. Klara, Kuba, Laura, mama Patrycja, tata Piotr. Zabawy w piaskownicy, a później na basenie. Dla Klary i Kuby nadszedł w końcu utęskniony czas wakacji. Mamusiu, mamusiu, kiedy w końcu pojedziemy na ten basen? Ja chcę się już kąpać. Ja też. Za chwilę wychodzimy. Czekamy jeszcze na Anitę i Jaśka. O, to na pewno oni. Pójdę otworzyć. Cześć, super, że jesteście. Cześć, Klara. A wy już w strojach kąpielowych? No tak, jest tak gorąco, że od razu się w nie ubraliśmy. Dobry pomysł. Może i my się przebierzemy w domu? Tak, chcę teraz założyć strój kąpielowy. No dobra, ale błagam, pospieszcie się. Zabrałem ze sobą mój żółty ponton. Super! Pamiętam, jak z zeszłego roku były w nim świetne zabawy. Jesteśmy gotowe z Klarą. Możemy wychodzić. No, nareszcie. Jesteśmy na miejscu. O, spójrzcie. W tym roku obok basenu zrobili także piaskownicę. No fajnie, ale basen jest lepszy. A my może później pójdziemy do piaskownicy. Anita, wskakujemy do wody? No jasne. Ale super, że nikogo nie ma. Cały basen dla nas. Teraz nasza kolej. Ale czadowo. Ale uważajcie troszkę. Jesteśmy z Laurą całe mokre. Mamusiu, ta woda jest bardzo cieplutka. Faktycznie jest bardzo przyjemna. Masz szczęście. A ty, kochanie, chcesz wejść do wody? Zobacz sobie nóżką, jaka jest cieplutka. Mała Laura zaczęła moczyć nóżki i nawet to jej się podobało, dopóki Kuba z Antkiem nie pochlapali Laury wodą. No i chłopaki, co najlepszego narobiliście? Teraz Laura nie będzie chciała wejść do wody. Przepraszamy, chcieliśmy tylko się z nią pobawić. Już dobrze, jak nie chcesz, to nie będziemy wchodzić do wody. Może pójdziemy do piaskownicy? Popływajmy lepiej na twoim pontonie. Fajny pomysł. Ej, uważajcie trochę, bo zaraz nas przewrócicie. Jak zwykle rozrabiacie. Dobrze, że nikogo nie ma więcej, bo inaczej byłoby nam ciasno na tym basenie. W tym samym czasie mama z Laurą zatrzymały się w piaskownicy. Spójrz, jakie śliczne babki można zbudować z piasku. Pomóc ci zrobić? Okej, ty wolisz grabki, łopatkę i wiadereczko. Cieszę się, że chociaż piaskownica przypadła ci do gustu. Z boku bawiły się także inne dzieci. W pewnym momencie doszło między nimi do kłótni. To moje, dlaczego mi to zabrałeś? Bo teraz jest to już moje. Chłopcy, nie kłóćcie się. Zabawkami należy się dzielić, bo są wspólne dla wszystkich użytkujących tą piaskownicę. Tak? To chciałbym się teraz pobawić łopatką i wiadereczkiem. Dopiero co moja córeczka je wzięła do ręki. Chwilę się pobawi i na pewno zaraz wam odda. Chodź, idziemy stąd. Tutaj są nudy. Znudzeni chłopcy tym razem przyszli na basen. Skakujemy do wody? Jasne. To co? 1, 2 i 3. Ej, a skąd w basenie wzięło się tyle piasku? Nie mam pojęcia. Ja stąd wychodzę. To ja też. Przestało mi się tutaj podobać. Hihi, skutecznie ich wykurzyliśmy z basenu. No, wystarczyło przynieść ze sobą trochę piasku. Nagle podchodzi mama z Laurą i słyszy rozmowę chłopców. A, proszę, czyli to wy przynieśliście piasek prosto z piaskownicy. Nieładnie tak specjalnie i na złość komuś zabrudzić wodę w basenie. Tak, to bardzo niegrzeczne zachowanie. A czy wam teraz przyjemnie będzie się tak kąpać? Pomyślcie sami. Chłopcy spuścili na dół głowę,
a ich twarze lekko się zaczerwieniły. Przepraszamy, bardzo nam wstyd za to, co zrobiliśmy. Nigdy więcej już tak nie zrobimy. No ja mam nadzieję, bo teraz to będzie ciężko wyczyścić z basen z piasku. Ręcznie to jest wręcz niemożliwe. I co teraz, mamusiu? Na szczęście tata kupił w tamtym roku taką specjalną dmuchawę, która powinna sobie z tym poradzić. Zaraz po niego zadzwonię. Bardzo pani dziękujemy.